chyba nikt się nie spodziewał, szczególnie tego zamieszania medialnego, tej lawiny, która ruszyła po rzuceniu tego kamyka. Nikt się tego nie spodziewał. No, sporo tutaj, szczególnie te osoby pokrzywdzone, przeżyły w tym okresie. No, sąd osądzi, prawda? Czy to są plotki, czy prawda, czy nieprawda. Mnie jest trudno mówić na ten temat, ponieważ jestem tylko trzeciorzędnym świadkiem, który nie widział nic naocznie, prawda? Także wszystko, o czym opowiadam, to po prostu są to informacje, które pochodzą ze słyszenia gdzieś. No, w Tomaszowie, w Łodzi się mówiło i w wielu innych miejscach się o tym mówiło, prawda? Moim zdaniem tak się dzieje wszędzie. To nie jest problem Anety Krawczyk czy jakiejkolwiek innej kobiety konkretnie w samoobronie. To tak jest wszędzie, w dużych firmach, w innych partiach politycznych. No akurat tutaj z uwagi na to, że są politycy zamieszani z pierwszych stron gazet, to nabrało to takiego wydźwięku medialnego, podobnie jak i sprawa ta olsztyńska. Natomiast to w dużych korporacjach, w dużych koncernach, w firmach, to robienie kariery w ten sposób jest normą już chyba, prawda? Znaczy, jeżeli możemy to nazwać normą, prawda? Raczej patologią. Spodziewał się Pan, że te kobiety zaczną w końcu mówić? Znaczy, ja boję się, że dzięki mediom przestaną mówić. A to wynika z tego, co się działo z Anetą, ile ona w tym czasie przeżyła. Różnych pomówień, po twarzy, usłyszała o sobie wiele prawd i nieprawd. No to tak jak z tymi 7 ojcami, których wskazywała, a tak naprawdę nie wskazywała żadnego, prawda? Oprócz jednego. Boję się, że będą kobiety, które jednak będą bały się tej presji medialnej, tej również presji środowiskowej, prawda? Bo wy nakręcicie materiał, zrobicie artykuł, tak jak to Marcin Kącki zrobił i wracacie do innych zajęć, prawda? A te osoby zostają same sobie. I co się z nimi dzieje? Tak naprawdę mało kto się nimi interesuje. Rozprawa to jest kolejny temat, prawda? A z tego, co wiem, to Anetą nawet te środowiska feministyczne nie bardzo się interesowały do pewnego momentu. Nie wiem, być może bały się, że to wydźwięk polityczny mniej społeczny jest. No teraz się jakoś tam zainteresowały. No. Natomiast media robią dużo dobrego, ale i dużo złego, nie?